Lotos nie bierze udziału w tych rozmowach, natomiast zapytany, czy by, jeżeli ten rurociąg będzie funkcjonował i mogły być dostawy ropu z tamtej strony, czy Lotos by kupił ropę? Odpowiedź jest tak, jeżeli to będą ceny konkurencyjne, jeżeli będzie parametrami jakościowymi pasować do strumienia rop, które mogą być przerabiane, no i będzie to ekonomicznie uzasadnione. Pojawia się sygnał, że wydobycie na złożu IME, na którym planowaliśmy osiągnąć już dzisiaj dość ciekawy poziom, w tym roku chyba się znowu przesunie. Reszta wydobycie na Litwie i wydobycie na Morzu Bałtyckim będzie zgodnie z naszym planem i tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, żeby realizować ten program, który mamy założony.